Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Witam Was w drugim odcinku wyzwania sejmowego Masterchefa. Kiedy nagrywam ten odcinek, to pierwszy ledwo co wszedł, także jeszcze nie wiem, jaki jest Wasz odbiór. Mam nadzieję, że pozytywny. A my, jak widzicie, mamy poniedziałek, godzinę 8:35. I ogólnie ja już ich trochę poogarniałam, jeśli chodzi o tych naszych sejmów. Jedynie Michel musi być ogarnięty. Bo jak widzicie, oni tutaj już chcą robić za chwilę jakieś inne rzeczy, inne aktywności, gdzieś sprzątają i tak dalej. A ty nie zjadłaś nic? Czemu ty nic nie zjadłaś? Dobra, no to muszę jeszcze ją jakoś tutaj ogarnąć. Zjedz sobie może na szybko ten jogurt bez laktozy. A ja resztę będę musiała poogarniać, żeby sobie tu podeszli. Także chodźcie tu wszyscy. Powolutku. Michel idzie się ogarnąć tak na szybcika. O, mam nadzieję, że zdąży. Macia też w sumie jest głodna. Wiesz co, Macia? Ty to będzie mogła w ogóle się przebrać. Chodź sobie zmienić strój. Byś mogła sobie usiąść już. Michel musi szybciutko się ogarnąć w takim razie, już nie porozmawiasz sobie z Magdą, sorry. Najwyżej w trakcie. No, patrzcie, wychodzi na to, że nasze jury będzie nieogarnięte. Ej, czekajcie, czy ja mam tą wolną wolę włączoną? Opcję gry. O, rozgrywka. A, o, dobra, już wiedziałam. A co tu się mi stało? Dobra, teraz już powinno iść, a ja zobaczę, co oni tu wszyscy robią. Już nie śpi, tylko chodź. Ty też tutaj chodź. Ty też tutaj chodź. Wszyscy proszę mi tu podejść. Ładnie. No. Ej, ale czy Madzia tu przejdzie? Czy nie? Nie może tu pewnie wejść, zaś jakiś problem jest. Powiem wam, że ten dom jest fajny, ale jak widzicie, pełno tutaj schodów musi być. Widzicie to? Co chwilę są schody. No to czekajcie, to jeszcze muszę schody w takim razie tutaj postawić. Bo co zrobimy? Bez schodów to tutaj nie przejdziemy. Kurde, tylko teraz te tu przeszkadzają. One powinny być ogólnie odwrócone, nie? O, one powinny iść tak. Ej, tak zrobię, to przejdziecie? I tak by wystarczyło, to tak zostawię, ale nie wiem, zobaczymy na przykładzie Madzi. Także chodź, Madzia. Zobaczymy, jak ci pójdzie, czy ty tu przejdziesz, czy nie przejdziesz, bo chyba nie przejdziesz. Nie może. Dobra, to ja do was za chwilę wracam. I jestem już ogarnięta. Michel, jak widzicie, leci. Tutaj już są wszyscy przebrani, ogarnięci, także moi drodzy, ja im od razu tutaj wybieram, co mają pierwsze robić i pierwsza rzecz, którą muszą przygotować, są to pierogi. Gdzie to jest? Pierogi z warzywami. Weźmiemy sobie porcję dla rodziny. Każdemu teraz muszę poklikać i dzisiaj będą gotować dwie rzeczy. Pierogi z warzywami dla rodziny. Zobaczymy, jak im tutaj to wszystko pójdzie. Gotuj. Mam nadzieję, że wiecie, nie będą sobie podchodzić nie do swoich lodówek i tak dalej. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Jak wiecie, zawsze to się wszystko okazuje dopiero w praniu. Także proszę bardzo, mamy pierogi dla rodziny. I ostatnia nasza dwójka. Gotuj. Wiecie, chcę, żeby zaczęli jednak w tym samym czasie, żeby nie było jakiegoś tam nieporozumienia, że tak powiem. I tutaj ostatnia osoba, to jest Przemek chyba.
Jeszcze ich imion nie pamiętam, nauczę się. Pierogi i dla rodziny. Także, moi drodzy, chwila prawdy, czy się wszystko uda? Tak, moi drodzy, jest nadzieja, także o. Niech sobie tutaj wszyscy pogotują. Ja już tutaj mam naszykowaną tabelkę. Czemu? Co tu się stało? Ej, czy wy to widzicie? W sensie... No dobra. A wy? Ej, wiecie co? Powiem wam tak, ja to zostawię bez komentarza. Popatrzmy sobie, jak im tutaj pójdzie ładnie. To są, wiecie, to jest pierwsze, moi drodzy, wyzwanie, także... liczę, że mu się tutaj będzie działo. No, zdobyte umiejętności. A ty jak? A Madzia, a czemu ty wstałaś? Proszę sobie usiąść. A nie? Nasze jury piękne. Patrzcie na nich. Jakie nasze piękne jury. No. Dobra. Odsuniemy się. No tutaj powiem wam, że ja nie wiem, co się zadziało. W sensie nie mam... A tobie co się stało? Ale kontynuuj. Kontynuuj pierogi z warzywami. Kurczę, oni mi, widzicie, tu wchodzą. Niedobrze. Nie, 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 nie sprzątaj. Nie, 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 nie. Kontynuuj. Kurczę. O, czekajcie chwilę, bo tutaj już widzę, że są pokończone. Zrobię inaczej, będę musiała im w takim razie ogrodzić to wszystko. Dobra, więc tak, już wam mówię, jaką mamy punktację. Więc tak, jakość wspaniała to są 3 punkty, dobra 2, normalna 1, a kiepska lub zepsuta to jest 0. Także ja sobie zaznaczam, że Filip ma jakość wspaniałą, czyli 3 punkty. Dobra. Tutaj mamy również... jakość wspaniałą. Marika też ma 3 punkty. Dobra. To was już mamy i tak symbolicznie damy to tutaj. A ja widzę, że będę musiała między odcinkami zrobić z tym porządek. Dobra. No to jedziemy dalej tutaj. Pierogi z warzywami. Dominika wspaniała, czyli 3 punkciki idą. Dobra. Twoje się jeszcze widzę robi. O, idzie. Dobra, to teraz muszę na nią kliknąć, żeby ona dokończyła. No niestety, no kurczę, nie przewidziałam tego, że oni będą tak tu wchodzić. Tomasz też ma wspaniałą i 3 punkty. Pewnie wszyscy będą mieć teraz 3 punkty. I tutaj. O, czekaj, czekaj, ja cię przesunę stąd. Bo ty w ogóle powinieneś stać tu. Także idź mi tam. Bo tobie już punkty dałam chyba, nie? A nie, Przemek nie ma. Dobra, Przemek też jakoś wspaniała 3 punkty. Także idź, bo tutaj musi koleżanka ugotować. I no, a czemu nie możesz? Co się dzieje? Już ci przesunę teraz. Spróbuj. Ale czemu nie możesz ugotować? W sensie ja nie widzę, kiedy byś miała mieć problem. Czekajcie, no. Pierogi z warzywami. Ale no podejdź tu. No. I... czekajcie, no czemu ona nie może? Ale o co ci chodzi teraz? Ej, no co to ma być? Sims, czemu wy mi takie dajecie utrudnienia? Przecież normalnie powinno ci iść, a jak cię przerzucę tutaj na przykład? Mhm. No dobra. Kontynuuj. Ale czemu nie możesz kontynuować? A jak tu dam na przykład? O, podniesiesz z podłogi? Agentko? Czekajcie, tu ktoś chciał iść do toalety. Przemek, ty chyba chciałeś, nie?
Bo jeśli tak, no to zrobimy przerwę po prostu jakąś jeszcze na siku, tak? Idź się załatw w takim razie i tutaj wróć. A my z Klarą, no, spróbujemy jeszcze raz, no bo ja nie wiem, o co tu chodzi, czemu nie idziemy. O, liczę, że się teraz uda, bo jak nie, no to moja droga, no sorry, ale damy porcję dla jednej osoby, jeśli to coś jej tam pomoże. Będziemy musieli dać ci 0 punktów. A tego nie chcemy. No, także czekajcie, ja sobie sprawdzę od razu resztę, czy jakoś tutaj ktoś chce iść. Głodny, ktoś jest głodny. A proszę, zjedzcie sobie. Co wam tu będę oszczędzać, także podejść tutaj. Też, jak wiecie, jak są głodni, to niech sobie zjedzą, tak jak mówiłam, mała przerwa. Nikomu nie zaszkodziła, Dominika. Też sobie zjedz, żeby się to jedzenie nie zmarnowało. Przejdź tutaj. Dobra, nie wiem, co to jest. Widzę, że będę musiała chyba im zagrodzić w ogóle to wszystko. I też dać drzwiczki jakieś, żeby mogli sobie przechodzić, no bo nie wiem, jak to rozwiązać. Myślałam, że to pójdzie, powiem wam, troszkę sprawniej. A tutaj moje plany się troszkę niestety pokrzyżowały, no ale co zrobimy. Okej, i mamy. Jaką masz jakość? Halo? Jakość? Wspaniała, czyli też 3 punkty. Dobra, tak myślałam, że będą mieli po 3 punkty, dlatego teraz musimy tutaj troszkę poogarniać. W ogóle wiecie co, ja muszę tutaj wziąć sobie osobę do sprzątania, wynająć, bo to może być trudne do ogarnięcia. Dobra, więc tak, my kończymy. I ja im tutaj zadam teraz kolejną rzecz do gotowania. I teraz to będzie takie, jak to się tam nazywało, gdzie to jest? Czekajcie, to było na py. Czy to nie była taka zwykła? Pudding, nie? Ongiri, nie? Jajka, nie? Białe ciasto, nie? Owocowa, nie? To było to? Czemu oni nie mają tego, co ja chciałam? Ja chciałam takie coś, powiem wam, co się nazywało japa coś tam. Chyba, że to jest w tym... w tej drugiej umiejętności. Za chwilę zobaczymy. Może ja pomyliłam. No cóż, gotuj nie, wykuwanie nie, piecz nie, podaj obiad, wystawny posiłek. Nie, też nie ma. Dobra, no to w takim razie musimy coś zamienić. Niestety, kurczę, miałam inny pomysł na to. Dobra, no to skoro tak, no to moi drodzy, musimy wziąć sobie coś innego. I może sobie weźmiemy tą fasolę po bretońsku. Z racji tego, że to jest coś tam, wiecie, w tych podobnych klimatach, no to niech jest ta fasola, także muszę tutaj im pozaznaczać fasola. I ogólnie ten jutrzejszy dzień, czyli wtorek, mają troszkę luźniejszy. Chciałabym, żeby się zajęli też sobą. Wiecie, niech sobie czy poczytają książkę, czy wiecie, żeby się tak na spokojnie ogarnęli. Też, żeby im emocje opadły, że tak powiem, po tym pierwszym odcinku, po tym pierwszym dniu wyzwania. Fasolka po bretońsku. Zobaczymy, jak tobie pójdzie naprawdę. Liczę, że nie będą mi tak tu wchodzić na blaty. Ja sobie to inaczej zaplanowałam. Ale widzę, że będę musiała im niestety to wszystko, wiecie, w oddzielne miejsca powkładać, co mi się nie uśmiecha. Bo oni się będą lubili zacinać, także proszę bardzo. Zaczynamy gotować. Jak tam Madzia, jesteś głodna? Proszę cię bardzo, jedzcie sobie. Od tego chcę troszkę, jest to wyzwanie, żeby próbować. Michel też coś zjedz, żeby nie było. A tutaj proszę mi ładnie gotować w takim razie. Okej, okay, dobra. Tu już widzę, że jest. O, ale moi drodzy, jest nadzieja. Dobra, są wszyscy na swoich miejscach. Jejciu. Pomimo, że chcę sobie screenów narobić, bo to jest takie fajne, w sensie ekscytuje mnie bardzo ta seria. Piszcie w ogóle, czy się wam podoba. Czy jednak mogło być coś tam innego? Oczywiście, jeśli macie
pomysły, no to śmiało piszcie, nie? Bo jestem gdzieś tam zawsze wdzięczna za. Patrzcie, jak to super wygląda. Za tak jak mówię, po prostu opinie, może coś się uda jeszcze udoskonalić. Nigdy tam nie wiadomo, także. Okej, dobra, drugi poziom gotowania. Dobrze. Kto tu skończył? Przemek, skończyłaś. Więc tak, Przemek, ty masz jaką? Te pewnie tutaj obstawiam, że będą same wspaniałe ogólnie. Niech już może wszyscy też pokończą. Albo. Fasolka po bretońsku, Przemek wspaniała, czyli 3 punkty dopisuję do Przemka. Dobra. Następna osoba to jest, jak widzicie, Klara i też wspaniała. Następnie ma. O, patrzcie, ona już jadła, jak chciała, to proszę bardzo. Marika też ma wspaniałe, czyli też 3 punkty. No, dopiero pewnie gdzieś te dysproporcje zaczną wychodzić później. Tomasz też 3 punkty. I tu pewnie też będą po 3 punkciki, ale sprawdzić trzeba. Czyli mamy Filipa 3 punkty. Oraz będzie tutaj Dominika też 3 punkty. Czyli na ten moment mamy. Wszyscy mają po 6 punktów, także bardzo ładnie. A ja przede wszystkim chcę, żebyś ty, Misza, zadzwonił, wynajął mi te usługi. Bo my bez tego tutaj coś czuję, że możemy się gorzej ogarnąć. W sensie się ogólnie w ogóle nie ogarniemy. Także wynajmij usługi. Gosposia z terminarzem wizyt to będzie chyba, nie? Dobra, no to co? Teraz ja bardzo im chciałam ogarnąć inną rzecz, a mianowicie chciałam, żebyśmy im tutaj poniedziałek 14:48, za chwilę przyjdzie, dobra, żebyśmy im tutaj o galerii roślinki w ogóle. Chciałabym im właśnie zasadzić te roślinki, tylko muszę tutaj pewnie poblokować wszystkich z wyjątkiem Dominika. I musimy sobie tutaj poodznaczać, żeby nie było przypału. Teraz Marika, czekajcie, Marika jest czwarta. Wyjątek Marika. A wiecie, no jestem ciekawa, jak to tutaj będzie, bo wziąłam sobie oczywiście wiosnę, bo mówię, zaczynamy tak, no to weźmiemy sobie tak. I tutaj sobie weźmiemy jeszcze. Halo? Wyjątek Przemek. I poza zasadami, oni też widzicie, potrzebują zabawy i tak dalej, ale to dosłownie za chwilę sobie im to dam i weźmiemy sobie tak, kupimy nasiona i ja ogólnie chcę warzywa. Zaczynamy, moi drodzy, od warzyw. Żeby tutaj nie było, kup nasiona. Warzywka. I tutaj też musimy wszystkim pokupić te warzywka, ale zaczniemy może od tego, że je wyciągniemy. Dobra, to chodź Dominika, otwórz tą paczkę nasion. I mamy ziemniaka i marchewkę. Dam mi się wydaje po 2. Czekajcie, bo muszę chyba. Chciałabym sobie teraz zmienić. O tak, może. No tutaj musimy pozasadzać. Po 2 mi się wydaje, że będą idealne. Także chodź mi tu wszystko ładnie zasiejesz. Teraz Filip. Filip też niech otwiera oczywiście. Ej, bo oni mają inne. O nie, czekajcie, czy ja wziąłem inną paczkę. O nie, czekajcie, bo to mi wtedy tutaj nie pasuje. Czekajcie, za chwilę zobaczymy, co on dostanie. O nie, bo to kurczę, ja nie przemyślałam tego, że każdy będzie mógł mieć coś innego. Ajajaj. Kurczę, kurczę, to czekajcie, to ja za chwilę muszę to. Nie, no to musimy zrobić inaczej w takim razie, to czekaj. Nic nie siej na razie. Bo chciałabym, żeby oni, wiecie, jednak mieli, mówcie, te same warzywa.
bo żeby to było najzwyczajniej w świecie fair, dlatego wszystko ja sobie przeniosę do Filipa. Żeby nie było, żeby po prostu omiął te wszystkie nasiona. O, jak widzicie, możemy tak na pewno po ziemniaku każdemu dać. Dlatego daję na pewno po ziemniaczku. Okej. Tutaj jedna osoba nie będzie mieć ziemniaczka, będę musiała jej mówcie przerzucić tak. Ogarnę tą. Jejciu, to jest, powiem wam, wyzwanie dla mnie. Tak, tu jeszcze ziemniak i tu ziemniak. Dobra, mamy po ziemniaku. Fajna by była ta papryka i ta marchewka też. W sensie marchewkę damy na pewno. Tu damy marchewkę. Tu dajemy im po marchewce. Tak, i tak, kupisz mi jeszcze nasiona. Liczę, że będziemy mieć. Mówcie, te marchewki, w sensie te papryki, bo papryki mi tu by były bardzo potrzebne. Okej, nie. Otwórz paczkę nasion. Mówię, no chcę, żeby były to samo. Grzyby. A, grzyba może też damy. Nie wiem, co by na to. Poczekajcie, nie mam zaś tylu sztuk. Ajajaj. Problematyczne. Gdzie jest ten jeden grzyb? Dobra, wiecie co? To ja do was za chwilę wrócę, jak ogarnę się z tymi warzywami, wybiorę i oni może zaczną tu sadzić. I udało mi się, ogarnęłam chyba. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czekajcie, a czemu? Dobra, oni idą wszyscy do swoich, nie wiem, jak to nazwać, ogrodzeń po prostu. I na co się zdecydowałam? Zdecydowałam się tak na. Mówcie, groszek zielony, paprykę, marchewkę i ziemniaka. I każdy ma taki zestaw, także niech sobie to ogarną. Weź oczywiście podlej. Później też popodlewaj. Niech wiecie, niech sobie zadbają i za chwilę będą mieć czas wolny. Będą mogli o siebie zadbać. I tak. Dalej, dobra. No chodźcie popolować, chodźcie, chodźcie. Zobaczmy w ogóle, jak ich poziom umiejętności. Patrzcie, gotowanie na drugim to pewnie będą mieć wszyscy. Tak, ogrodnictwo pierwsze, no mówię tutaj. O, ale patrzcie, i te drugie poziomy są różne. No ciekawa jestem, bo wyjdzie kiedyś ta, wiecie, dysproporcja jednak i będzie się działo. Jak widzicie, oni teraz potrzebują się tutaj ogarnąć. Też im pomogę. Też im pomogę, no bo tak jak mówiłam, chciałabym, żeby 3. dzień był bardziej taki chillowy, żeby się tutaj mogli po prostu poodpoczywać. Chciałabym im dać w ogóle za zadanie, żeby sobie poczytali książki, po prostu tam kto gdzieś przestanie, no to przestanie. Dobra, każdy ma, no to ja teraz i tu za chwilę zapiszę grę. Rozgrywka i sobie dam im pełną wolną wolę. Niech robią, co chcą. Dobra, najważniejsze, że mamy to ogarnięte. Może sobie, nie wiem, gdzieś porozmawiajcie albo coś takiego. Dobra. Wiesz co? Ty tutaj nie sprzątaj, no bo mamy od tego ludzi, ale widzę, że ty byś musiała w ogóle iść się ogarnąć. Ja cię tutaj wyślę do twojej łazienki, Madziu, moja droga. Że chodź wziąć prysznic, skorzystać i sobie porozmawiasz z Michelle za chwilę. Bo widzę, że tego potrzebujesz, to chodźmy. Jak chcecie gdzieś rozmawiać, to proszę bardzo. A ja muszę tutaj to pochować, powiem wam, do lodówek. Bo wiecie, po co ma się zmarnować? Tak się gdzieś tam pomarnują te jedzonka. No bo wiecie, aż tyle Simów nie mamy, którzy by mogli tego tyle zjeść, ale jak możemy gdzieś coś uratować, no to czemu nie oparcie? Ona co tu będzie robić? Klaro? Zjesz sobie, aż proszę cię bardzo. Częstuj się. Dobra. To jeszcze tu. Okej, okay. Za chwilę będę musiała im pomóc się ogarnąć.
Wiecie, bo to wszystko jest dobre jedzonko. Jakże naprawdę jedzenie to tu będzie multum. I jeśli macie pomysł w ogóle na jakieś wyzwania, to mówcie śmiało. W sensie piszcie śmiało. Z chęcią gdzieś tam poczytam, bo wiecie, tak jak mówiłam, ten pierwszy tydzień mam gdzieś rozplanowany, ale co się będzie działo później, no to się dopiero okaże. No wszyscy idą na telewizora, co wy oglądacie w ogóle, skoro tak chętnie wszyscy tutaj siedzicie. Romansa, no proszę, jeśli chcecie. Dobra, niech tu wiecie, się po prostu troszkę ogarną, ja przyspieszam. Z chęcią sobie poobserwuję, czy wiecie, ktoś na przykład idzie o ogarnąć sobie roślinki, czy idę coś sobie pogotować, książki na przykład poczytać, czy coś takiego. Także, a i tutaj jeszcze informacja, powiesiłam ich zdjęcia w czerwonych ramkach, jak widzicie są, no bo gdzieś mi się ten kojarzy kolor, gdzieś tam z tym Masterchefem, myślałam nad żółtym, ale stwierdziłam, że żółty sobie odpuszczę, bo mówię, popcorn robimy, no jak chcesz, to proszę cię bardzo. Popcorn sobie robimy. No, ten żółty mi się gdzieś tam, powiem wam, no kojarzył po prostu z tym, mówcie, no ze zwycięzcą. I mówię, dobra, nie będę aż tak szaleć. No okej, niech sobie tu rozmawiają. Wiecie, też nie chcę nimi sterować, żeby sobie gotowali czy coś takiego, no bo ktoś mi za chwilę powie, że to troszkę oszustwo, no bo mogą robić, dlatego jeśli chodzi o jedzenie, no to muszą sami o siebie zadbać. Czy sobie pójdą zjeść coś tam niezdrowego, czy z lodówki, czy jak tak dalej. Mają jedzenie, także mogą sobie robić co chcę. Także o te inne potrzeby gdzieś tutaj na pewno chcę zadbać. No i sobie poogląda jakiś film. No i później by może było... O, patrzcie, tutaj jakiś romansik się szykuje. Proszę, proszę, romansik, no to... Nieźle, dobra. Tutaj Przemek je popcorn, jest zadowolony. Tutaj zabawa. Fajnie by było. A gdzie mamy? No właśnie, my tych nie mamy przecież. To chodź sobie tutaj może z Przemkiem troszkę porozmawiać. Porozmawiaj o wiecznej pogodzie. Chodź sobie troszkę porozmawiaj, żeby towarzystwo ci tam podskoczyło. O, patrzcie Filip, jaki kochany sprząta. Och, to jest złoty sim po prostu. Oglądaj sobie jakiś film, może później. Okej, okay. O, coś tutaj widzę, że minusy szły. Co tu się zostało? O, patrzcie, ćwiczą. Dobra, jutro w sumie nie muszę jakoś, wiecie, wcześniej wstawać i tak dalej. O, Madzia już śpi. Nie śpi Madzia, porozmawiaj sobie z Michelle. Z Michelle. Pokaż zdjęcia, bo ona jest ogólnie, wiecie, no ma takie cechy, jakie ma, to ona się może niedługo zacząć wyzywać po prostu tych naszych simów, naszych uczestników. Niech oni sobie po prostu tutaj gdzieś porozmawiają. Ja za chwilę będę w ogóle kłaść naszych simów spać. Dokładnie, będę ich po prostu kładła spać. Bo jutro jest też dzień, a chcę, żeby, wiecie, wstawali gdzieś o w miarę wczesnych porach, dlatego wysyłam ich wszystkich do spania. No właśnie, widzicie, no każdy gdzieś tam ma te cechy, znajdzie swoje jakieś rzeczy do robienia, także chodźcie ładnie. Dobra, oni się tutaj wszyscy rozchodzą. Tutaj nasze jury sobie troszkę porozmawia, no bo nie chcę, żeby mieli to towarzystwo takie. Wiecie, zawsze mnie to towarzystwo w TSM4 denerwuje, bo muszą rozmawiać z innymi. Se. Tam. Czasami najfajniej jest samemu. Gdzie trzeba wychodzić do ludzi, gadać z nimi, czasami to nie są na moje nerwy rzeczy. No dobra, tu już z nim nie rozmawiasz, to już leć spać, moja droga. A ty, Marika, czemu nie śpisz? A, nie kliknęłam ci. Do teraz. I ty, Dominika, idziesz spać teraz? Teraz już chyba pójdziesz, co? Dobra. Wy tu macie gadu-gadu jakieś. Pójdziesz później spać.
Ty, mój drogi, też później idziesz się tu jeszcze ogarnąć i też idziesz spać, bo nie chcę, tak jak mówię, żeby oni szli spać o nie wiadomo jakich godzinach późnych, bo później będą spać nie wiadomo do której. I moja cała rozgrywka będzie taka rozjechana. Także widzimy się rano. I jesteśmy, moi drodzy, już tutaj w następnym dniu. I co chcę tutaj właśnie im kazać robić? Tak jak wspominałam, dzisiaj sobie poczytamy. Chciałabym, żeby oni troszkę sobie w ogóle poczytali książek. W sensie dałam im już wolną wolę. Także po prostu sobie zaznaczę i zobaczę, kto tam będzie dłużej czytał, no to gdzieś tam będzie miał lepszą umiejętność. Kto wie, może to będzie potrzebne później, także zobaczymy. Na razie im wkładam wszystko tutaj do tego, do wyposażenia im chowam po książce, żeby każdy mógł sobie poczytać, bo mają już pełną... W sensie już mają wolną wolę włączoną, także już mogą sobie czytać, także czytamy sobie pierwszy tom. Przeczytaj. 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 Oni są nawet ogarnięci, także się cieszę bardzo. Także niech sobie czytają, tak jak mówię, dam im dzisiejszy dzień wolny, bo chciałam troszkę z tymi umiejętnościami i też bym chciała, żeby oni sobie w ogóle poszli im sprawdzić roślinki, no bo w sumie dużo tu, chociaż w sumie z nimi nic nie zrobimy. O, patrzcie. Niektóre już można zebrać plon, nawet widzę, dobra. Także jak widzicie, oni sobie teraz poczytają. Czekaj, ty nie. I sobie teraz troszkę poczytałem, zobaczymy, kto przeczyta pierwszy, ten będzie miał później ułatwienie, także ja od razu przyspieszę. Zobaczymy, bo mają pełną wolną wolę włączoną, także mogą, wiecie, teraz robić już co chcą. Także kiedy skończą, no to skończą i zobaczymy. O, teraz widać właśnie, jak są po prostu umiejętności rozrzucone, nie? Tutaj za chwilę widzimy, że będzie trzeci. A tutaj, kurczę, na przykład widzicie? Delikatnie. W sumie może dam im do którejś godziny. Może do pierwszej. Tak, do tej 13 im pokażę, czy będę kazała czytać, no w sensie, wiecie, niech oni sobie czytają po prostu. Jeśli ktoś odpadnie, no to będzie miał pecha, no zobaczymy, co to będzie. Bo wiecie, jednak dysproporcje są. Nie, szok, widzimy, że tutaj Dominika się wysuwa na prowadzenie w ogóle, ona będzie miała kolejny poziom, widzę. Także czekamy do 13, jak będzie godzina 13, no to wszystko anulujemy, żeby już nie czytali. Jeśli będą chcieli, no to będą mogli sobie już sami czytać. A na razie zobaczymy. Mówię, później to już raczej nie będę tak robić, a teraz na początku, wiecie, do początku, żeby oni też mieli co gotować w ogóle, no bo wiecie, te pierwsze poziomy umiejętności, no to nie są jakieś tam szalone, nie? A tak, żebyśmy mieli w ogóle z czego wybrać. Dobra, mamy 13, więc sobie anulujemy u każdego. O, patrzcie, on to już w ogóle skończył. Koniec. I koniec. Kończymy, moi drodzy. O, mamy trzecie poziomy, mamy trzecie poziomy. A co oni zrobią zresztą, no to jest już ich sprawa. Czy będą chcieli poczytać, co oni tam będą chcieli, czy może będą chcieli pogadać. Ja bym chciała na pewno, żeby sobie poszli do tych roślinek i zebrali te marchewki. Bo jeśli marchewki, wiecie, już nam urosły, no to weźmy sobie, zbierzmy cały plon na pewno. Zbierz cały plon. Bo już później nie mamy co z nimi robić, no ani odchwaszać, ani podlać, ani nic. Także sobie zobaczymy. Chodź tu. Zbierz cały plon. I jeszcze Przemek. Zbierz cały plon. Dobra,
A reszta niech robi co chce. Zobaczymy, co będą robili w tym swoim wolnym czasie. Jestem tego ciekawa, przyznam szczerze. Czy na przykład ktoś pójdzie oglądać sobie jakiś telewizor, w sensie, wiecie, jakiś program kulinarny czy coś takiego. Okej, okay. Aha, kurczę, tego studia jeszcze nie usunęłam. Dobra, muszę to ogarnąć w sumie. Dajcie mi szpadel, no, niech ci będzie. Filip? Co ty robisz? Ty miałeś iść tu. Czemu wszyscy wchodzicie tutaj? Przecież tutaj... No. Wiesz, ja ci zaraz już nie zabraniam iść sobie do toalety. Jak chcesz, to proszę cię bardzo. No. Czemu wy wszyscy tu stoicie? Dobra, nie czaję. Jak chodzi o wasze umiejętności? Dobra, tu mamy drugi. Nieźle. Czyli w następnym na pewno wyzwaniu będą wszyscy brali udział. Chociaż o trzeci. Drugi. Drugi, no. Jakaś tam dysproporcja mała się robi, ale czy to jest aż tak jakieś szalone, to bym nie powiedziała. Także, a co w ogóle wy zebraliście? Marchewki. Dobrze, czyli mamy, moi drodzy, marchewki na pewno. Okej, ale czy wy możecie zacząć się tak sami ogarniać? O, a zobaczmy sobie, co robi nasze jury. O. Madzia przyszła do nas. Okej, chcesz sobie z kimś porozmawiać? O, może jakieś... Naprawdę, czy ty musisz być cały czas przed tym telewizorem i w ogóle byś się ubrał? Co? Co ty na to? No, także jak mówię, ten troszkę luźniejszy, też nie wiedziałam, wiecie, do końca, jak będzie wyglądał w ogóle ten odcinek. W sensie, ta pierwsza część tego odcinka, ten poniedziałek, chciałam zobaczyć, jak to, wiecie, to będzie wyglądać, jak już będę po prostu grać, także... No, tak to na razie wygląda. Mi się podobało to gotowanie, także już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wy też czekacie. No, bo nie ma co ukrywać. Mi się ta seria podoba i bardzo bym ją chciała kontynuować, ale no, zobaczymy, czy wam też się spodoba. No, jak nie, to na pewno gdzieś tam, no, będę musiała myśleć o innej, no, ale no, co się zrobi, nic się nie zrobi. Także mamy godzinę, jak widzicie, 16. Co, wy sobie wszyscy rozmawiacie? No proszę, jeśli chcecie być tam, wiecie, ogarniacie. Niech towarzystwo sobie też wbije, bo to towarzystwo zawsze później może być problematyczne, jak się nie wbije. Dobra, tu sobie też idziecie rozmawiać. Okej, no ja za chwilę zacznę ich ogarniać. Dominika sprząta, ogarniać, wiecie, pod względem pęcherza i tak dalej. Żeby oni też mi byli, wiecie, no po prostu chcę, żeby gdzieś tam byli w miarę ogarnięci. Na pewno jakieś jedzonko tutaj wystawię. Z wczoraj. Co tu mamy? Jeszcze mamy naleśniki. No to weźmy sobie naleśnik. Tu jest chyba jeszcze jedna porcja naleśników. Tak, także akurat do ciebie będzie, Dominika. Że już teraz sobie zwolni. I co, może jakąś tą fasolkę? Wyciągniemy sobie jedną. Dobra. A jak się czujemy, kolego? Nie jest źle, ale weźmy sobie, zjedzmy. Pójdźmy do toalety. Teraz ty, Tomek? To, Tomasz. Tomasz, nasz Tomasz. Idź tu. Bo mi cały czas ten popcorn będę jeść. Widzę, że muszę się tego pozbyć. Chodźmy sobie zjeść. Kolejna osoba, Marika. Jak tam jest Marika? Marika, weź sobie porcję. Pęcherz sobie ogarniemy. Teraz Klara. Klara, jesteś głodna, także chodź sobie zjeść. I teraz mamy Przemek, który już idzie. O, teraz się możesz do lodówki dostać. Okej. Okay. No, a czemu wy nie idziecie? O, idą. Jeszcze mi się gra przycięła, jest. Uwielbiam. Dobra, widzicie w ogóle, ile ja musiałam tutaj schodów nastawić, żeby oni mogli tu wejść? Masakra, tu też nie wejdą, dopóki pewnie schodów im nie postawię. No matko, same powiem wam jakieś tutaj komplikacje, zrobi się nie za bardzo. Macia, czy ty byś się mogła ubrać?
O, kto dzwoni do Madzi? Kto dzwoni do Madzi? O, myślałam, że może jakiś gościu. Dobra, także jak widzicie, oni sobie tutaj jedzą. Ja będę ich, jak sobie zjedzą na spokojnie, za chwilę im pewnie będę kazała, wiecie, się dalej ogarniać tutaj, może coś sobie pogadają jeszcze i tak dalej, żeby, no żeby to towarzystwo im troszkę może podskoczyło. Będę im kładła spać, a my się widzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Piszcie, jak Wam się ten podobał, już taki bardziej z typowego wyzwania bym powiedziała. Czekam na Wasze opinie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!